Dzień dobry, witam serdecznie. Ja się nazywam Jarosław Lipszyc i jestem prezesem takiej niedużej organizacji pozarządowej, która nazywa się Fundacja Nowoczesna Polska. I Fundacja Nowoczesna Polska od 7 lat działa bardzo intensywnie w sferze edukacji, gdzie naszym najwyższym priorytetem jest, co do zasady, obniżanie barier dostępu do wiedzy oraz podnoszenie stanu wiedzy na temat technologii komunikacyjnych. Pierwszym takim naszym najważniejszym i największym projektem, z którego jesteśmy chyba najbardziej znani, są wolnelektury.pl. Dosyć innowacyjna, ciągle jeszcze nawet dzisiaj, od 2007 roku zabójczo innowacyjna biblioteka internetowa, ponieważ wymyśliliśmy w 2007 roku, że wszystkie zasoby tekstowe będziemy trzymać w semantycznym XML-u, w pełni semantycznym. W związku z czym musieliśmy napisać taki XML, taką specyfikację XML-ową własną, ponieważ takiej specyfikacji po prostu nie było. I to wtedy było posunięcie samobójcze. Projekt miał kosztować 20 tysięcy. Kosztował 6 razy tyle. Ale uratowaliśmy, ale i pogrążyliśmy się w długach nawet przez jakiś czas. Ale to nam uratowało tyłek, dlatego że dzięki temu rozwiązaniu ta biblioteka internetowa jest absolutnie future proof. I w miarę jak wchodzą kolejne formaty mobilne, my bez najmniejszej trudności budujemy po prostu kolejne eksportery. Mamy MOBI, zaczęliśmy oczywiście od PDF-a i HTML-a. Teraz mamy także MOBI, EPUB, Fiction Book, który jest bardzo popularny w Rosji. Pracujemy nad HTML-5 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Drugim takim programem, z którego jesteśmy niesłychanie dumni, jest program edukacji medialnej. Edukacji medialnej, czyli edukacji do tego, jak uczyć nie tylko dzieciaki, ale także dorosłych, odpowiedzialnego i świadomego korzystania nie tylko z sieci, nie tylko z technologii komunikacyjnych, ale w ogóle z informacji. I to, o czym chcę mówić dzisiaj, najbardziej jest związane właśnie z programem edukacji medialnej, bo program edukacji medialnej wynika trochę z tej refleksji, którą w Fundacji Nowoczesna Polska mamy, refleksji na temat wolności i podmiotowości w czasach społeczeństwa informacyjnego, czy też jak ja to chciałbym dzisiaj pokazać, w czasach dystopii urzeczywistnionej. Richard Stallman w roku którym? Strasznie dawno temu. Windows w ogóle to działa. W 95. Tak. W roku 96 napisał opowiadanie Prawo do czytania. Opowiadanie, które miało być dystopią i pokazywać jak jakby najczarniejszy sen, jaki twórca podstawowych pojęć, koncepcji i podstawowych rozwiązań prawnych wolnego oprogramowania mógłby mieć na temat nie technologii, ale na temat społeczeństwa, które korzysta z technologii. Nie wiem, czy znacie ten tekst. Znacie ten tekst? Ktoś zna. Jedna osoba. To bardzo polecam jego przeczytanie, ponieważ ten tekst z 96 roku nie tylko ciągle jeszcze jest aktualny, tylko stał się rzeczywistością. Ta dystopia, którą w 96 roku Stallman opisywał jako coś absolutnie nie do przyjęcia, dzisiaj jest już faktem. Albo powiedzmy sobie, że tak prawie faktem. Stallman pisze o świecie, w którym informacja jest już tylko produktem. Nie jest już niczym innym, jest już tylko produktem. I w związku z tym wymiana informacji ma zawsze charakter transakcji. A żeby tak było, musi być ścisła,
kontrola nad procesami komunikacyjnymi. I to, co obserwujemy dzisiaj, jest właśnie na wielu różnych poziomach, na poziomie technologicznym, na poziomie prawnym, jest próbą narzucenia nam tej kontroli. Eben Moglen, prawnik, ktoś słyszał nazwisko Moglena? Kto słyszał, kto zna nazwisko Moglen? Jedna osoba. Eben, a kto słyszał wcześniej o nazwie Ostermanie? Okej, Eben Moglen jest prawdopodobnie jednym z dwóch największych filozofów społeczeństwa informacyjnego. Tym drugim jest Richard Stallman, który dał nam wolne oprogramowanie. Eben Moglen jest znacznie mniej znany, ale za to jego refleksja jest znacznie głębsza i daleko dalej i obejmująca dużo więcej tematów. Ja bardzo polecam Państwu lekturę wszystkich tekstów Ebena Moglena, co jest tym prostsze, że jest on autorem zaledwie dwóch czy trzech esejów oraz kilku wystąpień konferencyjnych, które zostały pracowicie spisane oraz także w większości przypadków pracowicie przetłumaczone. Ja z przyjemnością informuję, że wszystkie te materiały, my obecnie pracujemy w Fundacji Wczesna Polska, pracujemy obecnie nad ich tłumaczeniem na język polski, także dzieła zebrane Ebena Moglena powstaną prawdopodobnie do połowy przyszłego roku. Eben Moglen miał takie bardzo dobre wystąpienie. Prawie dokładnie 3 lata temu, w lutym 2010 roku, w siedzibie Internet Society New York, nazwane Freedom in the Cloud, wolność w chmurze. Chciałbym puścić Państwu króciutkie fragmenty tego wystąpienia. Thank you, David. It's a pleasure to be here. I would love to think that the reason that we're all here on a Friday night is because my speeches are so good. I have no idea why we're all here on a Friday night, but I'm very grateful for the invitation. I am the person who had no date tonight, and so it was particularly convenient that I was invited for now. So, of course, I didn't have any date tonight. Everybody knows that. My calendar's on the web, right? The problem is that problem, right? It is that problem. Our calendar's on the web. Locations on the web. You have a cell phone and you have a cell phone network provider. And if your cell phone network provider is Sprint, then we can tell you that several million times last year, somebody who has a law enforcement ID card in his pocket somewhere went to the Sprint website and asked for the real-time location of somebody with a telephone number and was given it. Several million times. Just like that. We know that because Sprint admits that they have a website where anybody with a law enforcement ID can go and find the real-time location of anybody with a Sprint cell phone. And we don't know that about AT&T and Verizon because they haven't told us. But that's the only reason we don't know, right? Because they haven't told us. That's a service that you think of as a traditional service, telephony. But the deal that you get with the traditional service called telephony now includes a thing you didn't know, like spying. It's not a service to you, but it's a service. And you get it for free with your service contract for telephony, right? You get for free the service of advertising with your Gmail, which means, of course, there's another service behind, which is untouched by human hands, semantic analysis of your email. I still don't understand why anybody wants that. I still don't understand why anybody uses it, but the people do. Including the very sophisticated and thoughtful people in this room. And you get free email service and some storage, which is worth exactly a penny and a half at the current price of storage. And you get spying all the time. And for free, too. Okay, to był pierwszy fragment.
a dzięki któremu dowiadujemy się, że Eben Moglen nie miał piątkowy wieczór randki, że wszyscy to wiedzą. Jest to sobotni wieczór, podejrzewam, większość z was również nie ma randki. Ale jest drugi krótki fragment z tego samego wystąpienia. It is here, of course, that Mr. Zuckerberg enters. The human race has, susceptibility to harm. But Mr. Zuckerberg has attained an unenviable record. He has done more harm to the human race than anybody else his age. Right? Because he harnessed, Friday night, that is, everybody needs to get laid, and he turned it into a structure for degenerating the integrity of human personality. And he has, to a remarkable extent, succeeded with a very poor deal. Namely, I will give you free web hosting and some PHP doodads, and you get spying for free all the time. And it works. Right? That's the sad part. It works. How could that have happened? There was no architectural... Więc mamy zdefiniowany problem, ale czasami, czasami dopiero z pewnym opóźnieniem dociera do nas, co z tego wynika. Ja osobiście chciałbym bardzo podziękować nowemu wiceprezesowi Aliorbanku za to, że w bardzo klarowny sposób wytłumaczył nam, co z tego wszystkiego dla nas wynika. I zupełnie przypadkowo to wystąpienie również jest w sieci. W wieku 25-35 lat. A trzeci filar Pana strategii na ten rok? Trzeci to nowy projekt Big Data. Chcemy w większym stopniu wykorzystać te dane, które sami mamy w systemach, ale także zupełnie inne. Obecne tendencje światowe są takie, żeby rzeczywiście danymi dzięki i rozwojem umiejętności informatycznych, przetwarzania danych, jak również dzięki dostępności danych niestandardowych, wykorzystać z nich znacznie więcej niż dotychczas działo się to w CRM-ie. Krótko mówiąc, chcemy wykorzystywać dane z portali społecznościowych, dane związanych z zachowaniem klienta w internecie, łączyć to z danymi od firm telekomunikacyjnych. Czyli innych. Permanentna inwigilacja klienta. Nie powiedziałbym, tak, ponieważ wszystko będzie się działo za jego zgodą, natomiast pozwoli to na przykład na lepszą cenę produktu dla niego, ponieważ będziemy lepiej potrafili oszacować koszt ryzyka. Będziemy potrafili lepiej zaproponować coś, co w ogóle go obchodzi. Dobrze, macie klienta, który ma profil z jakimś portalu społecznościowym i widać, że pali papierosy. To nie dostanie, będziemy płacić drożej za ubezpieczenie na życie? Aktualnie to analizujemy. Za ubezpieczenie na życie prawdopodobnie tak. Poważnie? Inna to permanentna inwigilacja. A ja myślę, że to raczej jest naturalna konsekwencja, biorąc pod uwagę, jakimi danymi dzielimy się na portalach społecznościowych, a jednocześnie mamy po 500 znajomych. Trudno uwierzyć, że to są wszyscy nasi najbliżsi koledzy, więc jakoś bardziej teraz otwarcie się dzielimy danymi. Co istotne, ta jakby ten nasz rozwój... Jakiej klasy eksperta trzeba? Kto to musi być, żeby ocenił użyteczność, wiarygodność i przydatność tych informacji do skonstruowania profila ryzyka po bardzo konkretnie wyselekcjonowanej osoby? Świetne pytanie. Próbujemy szukać takich osób od kilku miesięcy. Mamy zatrudnionych już pierwsze osoby, fizyk jądrowy na przykład, osoby zajmujące się pozycjonowaniem stron internetowych, pozycjonowaniem reklam w serwisach internetowych. To jest matematycy, to jest ta grupa osób, ale tutaj nie chodzi o takie klasyczne umiejętności, tu rzeczywiście potrzebna jest większe zorientowanie matematyczne, większe umiejętności, większa kreatywność również. To, co my oferujemy, co inne małe firmy, które próbują na świecie to robić, to, co my mamy, co one nie mają, to to, że mamy bazę klientów, na których możemy to sprawdzić. Bo oczywiście jeden to jest pomysł, sprawdzenie pewnego konceptu, określenie analiz ilościowych, natomiast trzeba jeszcze zrobić, żeby to rzeczywiście przynosiło pieniądze, a to trzeba sprawdzić. Nie powiem w jakiej firmie, ale w jednej z największych korporacji w Polsce, moja bardzo dobra znajoma objęła takie stanowisko i pierwsza rzecz, jaką dostała, słuchajcie, to pieczątkę, za czym specjalista do spraw portali społecznościowych.
Ale taką normalną, starą pieczątkę. No, pieczątki w niektórych firmach są najważniejsze. Ja powiem, może powiem jeszcze jedną rzecz, że ten projekt Big Data dla nas to jest też możliwość działania na innych rynkach, to nie tylko bankowość. Jeżeli udowodnimy to, że w bankowości można to efektywnie wykorzystywać, wówczas chcemy to oferować dla innych sektorów. Sprzedacie po prostu to? Będziecie takim outsourcing? Dokładnie. Bylibyśmy takim outsourcerem firm ubezpieczeniowych, bądź też innych dużych. Panie prezesie, wspomniał pan o trzech kierunkach rozwoju. Pytanie o to, czy niedługo usłyszymy o czymś zupełnie rewolucyjnym ze strony Alior Banku. Alior Bank się przedstawia jako innowacyjny bank. Własną walutę wprowadzą. Nie wiem. Innowacyjność na skalę światową. Tak słyszeliśmy przy IPO. Będzie coś takiego? Jednym z takich elementów jest Big Data. To jest temat, który na konferencjach biznesowych na całym świecie jest bardzo, bardzo dyskutowany. Większość firm na świecie chciałaby z tego skorzystać, ale ma problem, bo nie wie jak. Są takie już firmy, KGB. No tak, ale czy KGB potrafi na tym zarabiać pieniądze Google. Inaczej? Legalnie. Google potrafi. Tak. Ale niestety jednak nie oferuje tego firmom innym stopniu takim, żeby mogły to wykorzystać do działalności innej niż reklamowa. I to jest jakby duża różnica. My chcemy na przykład, jako przykład, jak można to zastosować, możemy zaproponować, mam nadzieję, za rok, firmom analizowanie kandydatów do pracy pod względem ich przydatności w sposób bardziej naukowy niż tylko assessment center. Na podstawie różnych danych serwisów społecznościowych, danych płatniczych czy danych telefonicznych jesteśmy w stanie bardziej przybliżyć, czy rzeczywiście kandydat jest pracowity, nie jest pracowity, posiada takie umiejętności czy inne. Naprawdę możliwości wykorzystania takich danych jest przeogromna i to jest dosyć przełomowe, nawet bardzo. Ja się boję. Teraz już nie wejdziesz dzisiaj do internetu w ogóle. Nie, bo ja dostałem niedawno smartfona i tam się dzieją straszne rzeczy, które nie ogarniam jeszcze wszystkie. Co chwilę dostaję jakieś wiadomości i rozumiem, że wy to będziecie, gdybym był waszym klientem, analizować wszystko. Niekoniecznie naszym klientem, bo tak jak powiedziałem, będziemy to proponowali innym firmom, więc jeżeli będzie pan aplikował, chociaż w pana przypadku to pewnie będzie mniej pracodawca zainteresowany, ale w przypadku wielu osób zatrudnianych na stanowiska, których trudno badać tysiące kandydatów, to może się okazać bardzo przydatne. No, 25-35 lat. A trzeci filar. Więc to tyle. Przepraszam, że puściłem Państwu całość tej wypowiedzi, ale uznałem, że warto. Tam szczególnie ten smakowity fragment. Jest już taka firma, KGB. No tak, ale czy potrafi na tym zarabiać? Powiedział specjalista z Alior Banku. To wystąpienie zawiera lokowanie produktów. Kto z Państwa ma konto w Alior Banku? Ale to będę tym handluje, no nie? Natomiast, więc jak to się stało, że wiceprezes Alior Banku może snuć tego typu plany biznesowe? Stało się to tak, że coś żeśmy spieprzyli, ponieważ w tak zwanym międzyczasie, ponieważ co do zasady infrastruktura sieci miała odpowiadać infrastrukturze, miała odpowiadać temu, w jaki sposób ludzie się komunikują ze sobą. Kiedy ja rozmawiam z drugą osobą, to jest to rozmowa między mną a tą osobą. I tak też została zaprojektowana sieć, jako sieć równorzędnych jednostek, z których żadna nie jest ważniejsza od drugiej. Przede wszystkim, w której komunikacja między jedną a drugą nie jest poddawana wielokrotnym procesom kontroli. To, co spieprzyliśmy, to, że pozwoliliśmy na to, ażeby w naszych procesach komunikacyjnych między jedną a drugą osobą pojawili się liczni, zupełnie niepotrzebni pośrednicy, którzy są w stanie kontrolować te procesy komunikacyjne. Pośrednicy tacy jak Amazon, który lepiej wie, jaką książkę chce przeczytać niż ja, ponieważ zna moją historię czytania różnych książek, potrafi porównać ją z historiami czytania książek innych osób, potrafi porównać to z nowymi pozycjami, które pojawiają się w jego ofercie i potrafi algorytmicznie przewidzieć, jaką książkę będę chciał przeczytać jutro. Amazon wie to szybciej ode mnie. Facebook, który znacznie lepiej wie, w kim się właśnie zakochuje, niż ja to wiem, ponieważ Facebook wie, czyje profile sprawdzam szybciej i historię, i z kim wchodzę w interakcję. Facebook, który wie, czy jestem heteroseksualny, czy homoseksualny, ponieważ ja być może nie zrobiłem coming outu,
ale wystarczy znać moich znajomych i znajomych moich znajomych i upodobania i to będzie doskonale wiadomo. I tak oczywiście można by dalej, nawet nie mówię o Gmailu, który czyta moje e-maile. Nigdy nie zapisywałem się do skorzystania z usług Gmaila, ale tę decyzję podjęto za mnie. Założyłem swój adres mailowy w portalu agoragazeta.pl i w pewnym momencie okazało się, że Google czyta moje e-maile, ponieważ spółka Agora postanowiła sprzedać mnie Google'owi. Oczywiście oni tego tak nie widzą, ale tak to właśnie, wygląda. Innymi słowy, społeczne procesy komunikacyjne poddaliśmy nadzorowi pośredników i jak mówi Eben Moglen, teraz każdy, kto ma odpowiednie akredytacje w postaci na przykład nakazu sądowego, albo też i nie, może sprawdzić, gdzie jestem, co czytam, z kim się komunikuję i co mówię. I w ten sposób sieć stała się narzędziem wywoływania zmiany społecznej. Bo oczywiście fakt, że nasza komunikacja z prywatnej stała się publiczną, nawet ta komunikacja, o której myślimy, że jest prywatna, nie jest prywatna, tylko jest publiczna, wpływa na to, jak się zachowujemy, co robimy, ale przede wszystkim na to, jak czy możemy zostać za to pociągnięci do odpowiedzialności. I teraz, czym jest wolność w czasach społeczeństwa informacyjnego? Z mojego punktu widzenia wolność jest to zdolność do kontrolowania komunikacji z innymi. Taki był cel podstawowy wolnego oprogramowania. Wolne oprogramowanie powstało po to, żeby ludzie odzyskali kontrolę nad urządzeniami komunikacyjnymi, z których korzystają. Wolne oprogramowanie jest projektem społecznym, a nie projektem informatycznym. Tym słowem, które ja bardzo lubię, a które jest podmiotowość, jest to, czy jestem przedmiotem, czy podmiotem procesów komunikacyjnych. Czy to ja mam kontrolę, czy jestem kontrolowany. I w świecie komunikacji, w której procesy komunikacyjne są kontrolowane przez licznych pośredników, ja zawsze jestem przedmiotem. Niemiecki Chaos Computer Club chyba jako pierwszy wyprodukował takie nalepki, ale tego nie jestem pewien, z hasłem jeżeli za to nie płacisz, to nie jesteś klientem, jesteś produktem, który jest sprzedawany. I to jest właśnie nasza sytuacja najczęściej. Ponieważ informacja staje się produktem, każda informacja, którą tworzymy, każdy e-mail, każde zdjęcie, staje się produktem. I z punktu widzenia i biznesu, i polityków, każda informacja, która nie jest produktem, jest złą informacją, ponieważ informacja powinna być produktem. Informacja, która nie jest produktem, nie powoduje zwiększania się produktu krajowego brutto. I dlatego każdy akt komunikacyjny z punktu widzenia i biznesu, i rządów, które również cenią sobie kontrolę, oczywiście powinien być przedmiotem takiej lub innej transakcji handlowej. No ale przecież tak nie działa społeczeństwo. Większość rzeczy, które robimy z innymi ludźmi, nie ma charakteru ekonomicznego. Jak powiedział to kiedyś Lawrence Lessig, jeżeli do miłości dodamy pieniądze, to będziemy mieli prostytucję. I miał zapewne rację. I myślę, że kiedy zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób możemy odzyskać swoją własną podmiotowość, to są
co najmniej trzy poziomy, o których trzeba myśleć. Poziom pierwszy to budowanie usług, które szanują podmiotowość ludzi. Usług, które mają charakter zdecentralizowany. Wiemy, że są takie próby, na przykład jeżeli chodzi o komunikację na portalach społecznościowych. Czterech młodych facetów po wysłuchaniu tej przemowy Ebena Mogle na Freedom in the Cloud w roku 2010 postanowiła uruchomić projekt stworzenia rozproszonego serwisu społecznościowego, projekt, który nazywa się Diaspora. Mamy drugi projekt, który nazywa się Friendica. Ale oczywiście w świecie mediów niesłychanie trudno jest być tym drugim. Niesłychanie, ponieważ istotne jest to, z kim się możesz skomunikować, a jak pewnie doskonale wiecie, wszyscy nasi znajomi są już na fejsie. I drugim poziomem, który wydaje mi się niesłychanie istotny, a na który najmniej jesteśmy w stanie odpowiedzieć, to jest poziom infrastrukturalny. Tak długo, jak długo wszystkie nasze informacje będą szły po kablach kilku dużych, bardzo konkretnych firm, tak długo będziemy zagrożeni tym, że ktoś te informacje będzie czytał. Na dziś jednym rozwiązaniem jest oczywiście mocne szyfrowanie. Ale także praca nad budowaniem sieci rozproszonych. No i trzecia kwestia to kwestia prawna. W zeszłym tygodniu byłem na spotkaniu konsultacyjnym poświęconym ustawie o świadczeniu usług drogą informatyczną, gdzie na którym dyskutowano, jak ma być ta ustawa znowelizowana, gdzie pojawił się zapis, w którym ma pojawić się zapis mówiący o konieczności usunięcia linku do treści, która została opublikowana z naruszeniem prawa. Wszystko jedno jakiego. I moja pierwsza myśl jest taka, że jeżeli będziemy nakazywać usuwanie linków do treści, które zostały opublikowane z naruszeniem prawa, to znaczy, co w praktyce, że będziemy usuwać przypisy z prac naukowych, jeżeli jakieś wyniki badań zostały opublikowane z naruszeniem takiego lub innego prawa? Czy będziemy na bieżąco kontrolować wszystkie linki? Czy będziemy obarczać odpowiedzialnością użytkowników za to? A potem dotarło do mnie, że to jest wynik kompromisu. Ponieważ pierwotna propozycja była taka, żeby karać samo zamieszczanie linków do treści opublikowanych z naruszeniem prawa tak samo jak za publikowanie treści, z naruszeniem prawa. A więc ten sznur na naszym gardle się powoli cały czas zaciska i będzie zaciskał się dalej. Dlatego, że mamy bardzo potężne interesy, które lobbują za tym, ażeby informacja stała się niczym więcej jak towarem. Oprogramowanie, pisanie, tworzenie oprogramowania jest zadaniem niesłychanie odpowiedzialnym. Oprogramowanie jest tylko narzędziem do czynienia dobra albo do czynienia zła. I teraz takie pytanie, które chciałbym postawić, o którym chciałbym porozmawiać, jest jak będziemy naszą zdolność do tworzenia oprogramowania wykorzystywać. Czy będziemy tworzyć oprogramowanie, które zwiększa zakres naszej wolności, które umacnia nas w naszej podmiotowości, czy też wręcz przeciwnie. Czy też będziemy pisać oprogramowanie, które nas uprzedmiotawia i zamienia w produkt. Bardzo dziękuję. Prezentacja Getting Things Done z Gmail.
prawo właśnie kolegi, czy nie czuje się uzależniony w pewien sposób od prowajdera Google. A on powiedział, że nie czuje, żeby Google upadł, a z drugiej strony nie widzi alternatywy. I zastanawiam się, bo rozumiem działania różnych fundacji, tak, jak Fundacja Nowoczesna Polska, czy Fundacja Mozilla, tylko kiedy same fundacje, które szybko starają się stać na takiej straży tworzenia produktów alternatywnych, tak? Czyli na przykład Henry Birda, który mimo wszystko zostaje w jakimś czasie zarzucony, gdzie traci możliwość rozwijania produktów, które daje mi alternatywny dostęp do poczty, tak? To zastanawiam się, czy możemy ciągle mówić o tym, że będziemy mieli tą wolność, skoro sami ją zarzucamy, skoro fundacje, które chcą reprezentować pewne wartości, też się z nich rezygnują. Nie dają nic zamian alternatywnego. Nie słyszałem na temat takich, żeby nie można było forkować Thunderbirda i rozwijać go dalej. Kwestia, czy znajdzie się jakaś społeczność, bo to nie jest zawsze tak, że mamy milion ludzi, którzy od razu się rzucą i zażywam forka. Wiele projektów open source. Większość projektów open source'owych, nie lubię tego terminu, lubię termin wolne oprogramowanie. Z tego właśnie powodu, jak mówi Stallman, kiedy mówimy wolne oprogramowanie, to wiemy, że chodzi o czynienie społeczeństwa lepszym. Kiedy mówimy o open source, to chodzi o to, żeby tworzyć lepsze oprogramowanie, a lepsze oprogramowanie z technicznego punktu widzenia niekoniecznie jest lepsze z punktu widzenia społeczeństwa, więc dlatego ja wolę mówić wolne oprogramowanie. No ale to jest, większość projektów wolnego oprogramowania ma dokładnie jednego dewelopera, co łatwo sobie sprawdzić, oglądając statystyki w takich serwisach jak GitHub. I ja czułem się strasznie źle, kiedy projekt Wolne Lektury miał zaledwie 5 deweloperów. Myślałem sobie, że to jest klęska, bo się okazało, że to jest totalny sukces, tak? Jeżeli mamy 5 deweloperów, z których tylko 2 dostaje od nas pieniądze za robienie tego, co robi, a reszta robi to, ponieważ przystosowuje to oprogramowanie do własnych potrzeb, tak? No właśnie ktoś napisał eksporter do Fiction Booka, ktoś teraz pracuje nad nową wersją aplikacji na Androida i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc pod tym względem to jest, więc ja rozumiem, o czym mówisz. Ale wydaje mi się, że to nie zmieni, niczym nie zmienia naszej sytuacji. To znaczy, jeżeli nie będziemy nad tym pracować, jeżeli nie będziemy pracować nad rozwojem klientów poczty, które dają mi kontrolę, ja oczywiście korzystam z Thunderbirda, i moją pocztę fundacyjną trzymam na serwerze, który stoi w fundacji. Jeżeli ktoś chce ją czytać, to niech przyjdzie z pieprzonym nakazem, tak? I zapuka do drzwi prawdziwych, tak? Zrobionych ze stali. Więc tak, musimy decydować, jakie projekty chcemy wspierać i musimy je wspierać. Wydaje mi się, że informatyków, programistów, administratorów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, tak? Ludzi, którzy są w stanie kontrolować sprzęt, który służy ludziom do komunikacji, którzy są w stanie, mają wiedzę pomagać ludziom w tym, żeby to oni mieli władzę nad tym, w jaki sposób informacja przepływa od nich do innych i z powrotem, no to szanse są. To jeszcze mam drugie pytanie. Znaczy, jeszcze tylko odnosząc się do Google'a, czy dla mnie wydaje się, że dość dobrą transparentnością jest co roku ogłaszana informacja o ilości nakazów, jakie do nich wpłynęły, jak na nie odpowiedzieli, to znaczy, czy już udostępniam te dane, czy nie. A jeszcze drugie pytanie jest takie, wspomniał Pan o diasporze, uważam, że to jest bardzo fajny, ciekawy projekt, tylko zastanawiam się zawsze, czy to nie będzie tak, jak teraz, powiedzmy, na fejsie mam aplikację, tak, gdzie ludzie tworzą tylko aplikacje, żeby jak najszybciej sprawdzić jak najwięcej danych osobowych przez, powiedzmy, jakiś viral, tak. Czy to nie będzie tak, że gdyby nawet zrobilibyśmy te pody diasporowe, które by były na kolejnych serwerach, to nie znalazłoby się grono ludzi, którym by tylko należało na spawnienie kolejnych danych osobowych, ludzi, którzy się rejestrują. Bo trudno znaleźć w jakiś sposób obiektywny pewność, że akurat na tym podzie ci ludzie, którzy prowadzą tego poda diasporowego, nie będzie im zależało tylko na danych osobowych. Nie wiem, czym się kierować w takim dobieraniu informacji. No,
Myślę, że po pierwsze uważać, co się klika, tak? To znaczy, to obowiązuje każdego. Myślę, że zbyt wielu ludzi ciągle nie zdaje sobie sprawy z tego, że internet jest naprawdę. I że to, co się klika, jak się klika, ma znaczenie. My pracujemy w sferze edukacji medialnej, pracujemy z bardzo różnymi ludźmi. Ja czasami jestem ciężko zszokowany, jak ludzie posługują się sprzętem. Jak reagują na przykład na komunikat o błędzie. Nie widziałem jeszcze ani razu chyba osoby, która by przeczytała ten komunikat. Mówię o takim ZU, tak? Nie. Ludzie klikają na oślep po całym ekranie, żeby to okno im zniknęło, ponieważ przeszkadza im robić to, co robią. Potem się dziwimy, dlaczego ludzie nie potrafią zapoznać z komputerami, no bo nie czytają tego, co komputer próbuje im powiedzieć, tak? Dlatego moim zdaniem tak istotna jest edukacja medialna i tak istotne jest przygotowywanie ludzi do tego, żeby byli w stanie świadomie korzystać z narzędzi, świadomie korzystać z urządzeń i świadomie, przede wszystkim krytycznie korzystać z informacji. I to jest jakby kluczowe i to jest podstawa. Ale żeby oni mogli to robić, muszą mieć też odpowiednią infrastrukturę. I z tą infrastrukturą no, wcale nie jest też dobrze. Może jestem troszkę przedalżbiony na tym punkcie, jako administrator, najbliższych możliwości wejścia, podglądu, właściwie także poza tymi głównymi portalami, które no, siłą rzeczy dowadzą tę informację. Zwłaszcza że wirusów, jeszcze kilka innych rzeczy. Natomiast wydaje mi się, znaczy, tak jak powiedziałem, jestem odległy od tego, żeby uznać internet za taki podsłuch, który sami sobie zainstalujemy i właściwie przesyłanie danych to jest tylko taka uboczna, że tak powiem, jego funkcja, ale myślę, że zawsze istnieje jedna metoda, którą można stosować, czyli po prostu komunikować się poza internetem. Internet jest dobrą formułą, ale tak pomocniczą. Ze społecznego, to jest rada, która jest bardzo dobra, tylko ze społecznego punktu widzenia ona trochę nie ma sensu. To znaczy diagnoza społeczna, które są robione co 2 lata, jakby badają, tam jest także część cyfrowa, która bada także to, w jaki sposób społeczeństwo korzysta z technologii informacyjnych. I wykazały bardzo silną korelację pomiędzy wykluczeniem cyfrowym a wykluczeniem społecznym. To znaczy, i co więcej, pokazały, że barierą nie jest bariera dostępu do sprzętu, ponieważ zasadniczo sprzęt ma już każdy, albo dostęp do sprzętu ma już każdy. Dostęp do komputera podłączonego do sieci. Główna bariera jest obecnie barierą kompetencyjną. I teraz, i żeby to powiedzieć tak wprost, tak, te dzieciaki, które nie wiedzą, jak skorzystać z tych technologii informacyjnych, są wykluczone ze życia społecznego, na przykład dlatego, że przez to nie wiedzą, gdzie odbywa się impreza, a więc nie mogą na nią pójść. Ogromna część naszego życia społecznego jest w tym momencie zapośredniczona przez media. I to nie jest tak, że my możemy zrezygnować z uczestnictwa w tej części życia społecznego. My nie możemy zrezygnować, ponieważ komunikując się bezpośrednio, bez pośrednictwa mediów, my po prostu będziemy ubożsi o tą drugą część, a nie zastąpimy ją. Tak to wygląda z praktycznego punktu. Nie wiem, czy ja wyraziłem się jasno. Okay. Chciałem tylko nadmienić, że wszystkie projekty tworzone przez społeczność są w 100% bezpieczne. Chciałem nawiązać tylko do plotki, która ostatnio wyniknęła, nie wiem czy to plotka, ale kilku programistów przyznało się do tego, że na zlecenie różnych agencji wywiadowczych celowo umieszczali dziury w czasie protokołu TCPIP. I nie wszystkie projekty tworzone przez społeczność są łatwe do zweryfikowania. Przede wszystkim programiści, którzy nad nimi pracują, niekoniecznie muszą być osobami, którym warto zaufać. Więc takie
rzucanie się na wszystko, co stworzone przez społeczność i wierzenie w to, że to jest bezpieczne, też jest bardzo mylnym podejściem. No tak, ale w przypadku wolnego oprogramowania sprawa jest akurat prostsza, dlatego że mamy, mając dostęp do kodu źródłowego, jesteśmy w stanie weryfikować tego typu sygnały i sprawdzać, czy faktycznie takie zagrożenie występuje, czy też nie. Co w przypadku oprogramowania o zamkniętym kodzie jest po prostu niemożliwe, tak? No tak, ale jakoś to się protokół przeszło, a każdy to mógł widzieć, przejrzeć. Z mojego punktu widzenia to jest dokładnie tak samo jak z historią o Batuty. Nie wiem, czy pamiętacie historię Batuty, aferę Batuty i Wikipedii. Kto nie pamięta? To nie pamięta. Okej, okay. Trzy osoby. To poproście osobę po swojej lewej lub prawej, żeby wam przypomniała, to nie będę opowiadał całości, tak? Ale historia z Batutą dla mnie jest doskonałym przykładem na to, że proces społeczny działa. To znaczy, że został wykryty, naprawiony i społeczność wykorzystała to, co się wydarzyło, do tego, żeby poprawić sposób swojego działania. I tak właśnie stało się na Wikipedii. Teraz Batuta był wielokrotnie w mediach wykorzystywany jako przykład tego, że Wikipedia kłamie albo Wikipedia może kłamać, tak? I był przedstawiany jako klęska, podczas gdy z mojego punktu widzenia to był sukces. I fakt, że my wiemy o tym, że coś złego gdzieś się przydarzyło, jest najlepszym dowodem na to, że proces społeczny działa. Ponieważ gdyby nie działał, to byśmy o tym nie wiedzieli. Czy pozostaje jeszcze jedna rzecz, która powoduje? Wydaje mi się, że to też powinno nas nauczyć jednej rzeczy. W ogóle pewnej świadomości w podejściu do źródeł informacji. Bo to co wychodzi jakby przy Wikipedii, może dotyczyć całkiem spokojnie także mediów czy źródeł informacji, które no, są tradycyjnie przez nas odbierane na zasadzie, a bo tam jest napisane, to pewnie jest stuprocentowo prawda. No to jest taka, że nawet w dziedzinie badań naukowych powinniśmy zawsze dodać pewnego rodzaju sugestie. To jest pewnego rodzaju sugestie, jak powinno zjawisko się zachodzić. Nie jest to stuprocentowa pewność tego zachodzenia naukowego. Krytyczne podejście do informacji to w ogóle jest podstawa wszystkiego, tak, i stosowanie zasady sprawdzania. I Piotr Waglowski, czy członek Rady Fundacji Nowoczesna Polska, ma zwyczaj mawiać, nie wierzcie ani jednemu słowu, które wypowiadam. Wypowiada ich dość dużo, bo taką ma cechę. Ale wydaje mi się to bardzo rozsądnym wezwaniem, tak? Moim słowom również nie ufajcie. Sprawdźcie to. Nie, mówię serio. Znaczy, nie ufajcie, sprawdźcie to. Jak to sprawdzicie, będziecie wiedzieli naprawdę. I wtedy nikt was inny już nie przekona. Nie korzystać z Gmaila, co w zamian? Postawić sobie serwer pocztowy w szafce na Pawlaczu. I serwera i prądu za 50 zł na miesiąc dodatkowego. No dobra, a co w wypadku... Powiem tak, wolność... Wolność ma swoją cenę. To znaczy pytanie, czego boisz się bardziej? Czy bardziej boisz się Google'a, który czyta twoje e-maile i który da twoje e-maile panu prokuratorowi, czy bardziej boisz się rachunku 50 zł za prąd? Pytanie także brzmi, jak bardzo się cenisz. Pytanie, czy mam coś do ukrycia? Nie. Myślę, że pytanie, czy masz coś do ukrycia, jest absolutnie irrelevantne. Dlatego że to też bardzo polecam lekturę na temat tego, jak działa system sądowy. Ponieważ to nie jest tak, że jesteś zagrożony wyłącznie wtedy, jeżeli świadomie popełniasz przestępstwo. Jesteś zagrożony także wtedy, jeżeli robisz różne rzeczy zupełnie nieświadomie. Ja zwracam także uwagę, że w świecie komunikacji przez media, w szczególności przez media publiczne, trudno, myślę, znaleźć w tej sali osobę, która nie złamała jakiegoś prawa dzisiaj,
albo przynajmniej w ciągu ostatniego tygodnia. Dzisiaj w tej chwili formalnie nie powinienem nosić munduru żadnej armii, chyba że zwyczaj, powszechny zwyczaj, czy zwyczaj na to pozwala. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, to naprawdę polecam zapoznanie się z regulacjami prawnymi, które mówią na przykład o ochronie wizerunku. I wtedy fakt robienia zdjęć na weselu nabierze zupełnie nowych smaków. Mówię, ja nie żartuję. I rozpowszechniania tych zdjęć potem. Pytanie nie brzmi, czy można cię pociągnąć do odpowiedzialności, bo to wiadomo, że można. Pytanie brzmi, czy ktoś będzie chciał to zrobić. I to jest pytanie, na które powinieneś zadawać. Ale z drugiej strony możemy postawić sobie szafkę z serwerem, prawda? Możemy się odciąć, powiedzmy, od Google i tak dalej, ale to jest w ilości tych dostępów, które ma państwo, ona jest po prostu śmieszne, bo mimo to, że, nie wiem, dotkniemy się do internetu, to przyjdzie pan prokurator, który wyciągnie teczuszkę i tak będzie miał tonę danych o nas. Więc od provider to jest akurat trochę mit. Provider wcale nie musi mieć tak wcale dużo danych o tobie, bo tylko musi mieć czas, w którym zacząłeś twoje połączenie z internetem i zakończyłeś. I on wcale nie będzie sprawdzał, jaką stronę kliknąłeś, bo by zwyczajnie nie ogarnął ilości danych. I to jest śmieszne. Ale chodzi o to, że po prostu trzeba pamiętać o tym, że nie możemy popaść w jakąś totalną paranoję, bo tutaj pewne widzę, ja rozumiem to, że chronimy swoje dane i to jest niezwykle ważne. Dla mnie także i myślę, że dla moich użytkowników. Ale jednak ważne jest to pewne wyważenie tego, że widzę już, tak mi się przynajmniej wydaje, że w pewnym momencie już dążymy do tego, żeby przejść skrajnością, bo nie jesteśmy w stanie tak naprawdę przefiltrować tego wszystkiego, co gdziekolwiek o nas widać, bo tak samo możemy przejść, prawda, wyjść z budynku i zaraz nas nagra kamera, która obserwuje, czy ktoś na przykład nie wybija szyby, więc po prostu wydaje mi się, że trzeba tutaj bardzo uważać i znaleźć pewien złoty środek jednak. Nie możemy, to jest właśnie pytanie, nie możemy dlatego, że nie chcemy, czy nie możemy dlatego, że się nie da. I moje stanowisko jest takie, że nie możemy, bo się nie da. Tak, to prawda, kamery są na każdym kroku. Tak, to prawda, prawo zaciska nam się na szyi coraz bardziej z roku na rok. Tak, to prawda, z różnych powodów społecznych ja na przykład nie mogę zlikwidować swojego konta na Facebooku. To znaczy, oczywiście mogę, ale musiałbym się liczyć z kosztami społecznymi. I na dziś oceniam, że te koszty społeczne, które bym poniósł, są znacznie, ta utrata komunikacji z wieloma osobami są większe niż zagrożenia, które na mnie czekają, kiedy na tym Facebooku pozostaję. Co nie zmienia faktu, że fakt pozostawiania przeze mnie na Facebooku mnie codziennie niepokoi. No ale z drugiej strony, usuwając kamery z ulicy, jeżeli ja idę i pewien łysy pan chce mi coś zrobić złego, to ja naprawdę wolę mieć tą kamerę, bo zdarzyła mi się już taka sytuacja, że dzięki temu, no może tutaj się widzimy, prawda, więc... No... Jest mi oczywiście bardzo miło. Nie chciałbym... wszystko przychodzi z określonym kosztem. I to nie jest tak, że my w ogóle możemy być całkowicie bez ograniczeń w naszej komunikacji. I to też jest jasne, tak? Że są rzeczy, które w komunikacji są z jakiegoś punktu widzenia nieakceptowalne. I już kończę to. I z jakiegoś punktu widzenia nieakceptowalne. Pytanie brzmi, gdzie położymy tą granicę? Ponieważ dla mnie ta granica leży zupełnie gdzie indziej niż na przykład dla przemysłu audiowizualnego, amerykańskiego, który chciałby, żeby każdy akt zapoznania się przeze mnie z jakimś dziełem audiowizualnym był po pierwsze przedmiotem transakcji, a po drugie został odnotowany i służył do dalszego wyciskania ze mnie kolejnych złotówek. To jest dla mnie nieakceptowalne. Uważam, że
mamy prawo do komunikacji anonimowej. I w świecie tak wymyślonym, to jest świat, który dzisiaj jest już ku swojemu zdumieniu się to dowiedziałem, w sensie prawnym już dziś jest w Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii nie ma prawa, tak jak jest w polskim prawie autorskim, prawa do wykonania kopii na prywatny użytek. Brytyjczyk nie posiada takiego prawa. Każdy akt kopiowania w Wielkiej Brytanii musi być aktem zapośredniczonym przez uprawnionych. Tak? Co oczywiście poddaje wszystkich obywateli Wielkiej Brytanii znacznie dalej idącej kontroli nad tym, w jaki sposób obcują z kulturą, jakie informacje stają się ich udziałem, a w związku z tym także, jaki jest ich światopogląd, co wiedzą na temat światu, a więc także, jakiego typu decyzje mogą podejmować, bo znajdują się w ich horyzoncie możliwości. Tak? Nie wiem, czy jasne jest, jak efektywnie można sprawować kontrolę nad społeczeństwem, wszystko jedno, czy z powodów politycznych, jak KGB, czy ekonomicznych, jak Alior Bank, tak? Posiadając te informacje. Więc pytanie brzmi, gdzie postawimy tą granicę? Czy damy prawo ludziom do komunikowania się anonimowego, czy też tego prawa im nie damy, ze względu na przykład na konieczność efektywnego szukania sprawców takich naruszeń prawa jak zniesławienie. Tak? W moim systemie wartości prawo do anonimowej komunikacji jest kluczowe dla zachowania wolności słowa. Jest piękny wyrok McIntyre versus Ohio Election Board, amerykańskiego Sądu Najwyższego, gdzie amerykański Sąd Najwyższy powiedział, że tradycja wypowiedzi że anonimowość jest tarczą, która chroni mniejszość przed tyranią większości. Ale to powiedział amerykański sąd. W Polsce tak wcale nie musi być. Nie musimy w Polsce podjąć, czy w Unii Europejskiej, takiej decyzji, tak? Pytanie brzmi zawsze, więc to nie jest gra o ekstrema. Pytanie jest, gdzie w tym całym spektrum szarości się zatrzymamy i gdzie uważamy, że jest to miejsce, które jest dobrze, a przynajmniej najmniej źle. I tyle. Dziękuję. Przepraszam. Koniecznie to musimy
aż tak. Mam pewność, że jeżeli nie będziemy zastanawiać się na tak fundamentalną kwestią, jak kwestia komunikowania się mnie z tobą, która obecnie jest zapośredniczona przez media, ponieważ nasza rozmowa jest nagrywana, tak, i będzie potem odsłuchana, ale i prawdopodobnie opublikowana. Ja muszę się zastanawiać nad tym, co to dla mnie oznacza, co mam powiedzieć i prawdopodobnie łatwiej byłoby mi mówić, gdybym się nad tym nie zastanawiał, ale się zastanawiam. Ponieważ fakt zapośredniczenia naszej komunikacji przez media zmienia to, w jaki sposób się komunikujemy. I teraz, jeżeli nie chcesz się nad tym zastanawiać, nie zastanawiaj się. Ja wychodzę tylko w przypadku, w którym w dużej mierze nie masz na to wpływu, co się stanie z tą komunikacją, tak? Ktoś może cię podsłuchać, może cokolwiek, nie? Możesz stać pod drzwiami. Jakby sam stwierdziłeś, że wszędzie są kamery i tak dalej. Jakby na ile jest sens roztrząsać coś poza jakby twoimi możliwościami działania? Znaczy, działać... Przepraszam, nie mogę już tego dłużej słuchać. Naprawdę, nie musisz roztrząsać. To znaczy, ludzie od paru tysięcy lat zastanawiają się, jak działa świat, co robią w tym świecie, co to oznacza dla nich. Filozofowie, kiedy pojawiło się pismo, zastanawiali się, co to oznacza dla komunikacji. Tak, bo niektórzy doszli do wniosku, że to jest bardzo źle dla komunikacji, dlatego że z pismem nie można dyskutować, tak? Nie można podważyć argumentu zapisanego na kartce. Ty go podważasz, on cały czas tam jest. Przecież już go podważyłeś. I wydawało mi się, że to będzie miało fatalny wpływ na rozwój nauki, znaczy filozofii. Tak? Zasadniczo ludzie zastanawiają się nad światem. Oczywiście są tacy ludzie, którzy się nie zastanawiają. Nie uważam, żeby mogli oni być szczęśliwsi. Uważam po prostu, że mają głupsze problemy, którymi się martwią. Ale szczerze zachęcam do pójścia z nami sprawdzenia. Następna osoba. Jeżeli mierzy mógł pan o korporacjach i jakichś większych firmach, które zbierają dane i udostępniają czasami. Tak sprawdziłem sobie te dane, które zostały udostępnione przez Google, być może to jest około 500 danych przez ostatnie półrocze. Prośb, wniosków, które było rozpatrzone, prawie było, to już inna sprawa. Ale na przykład, czy nie jest większe zagrożenie ze strony państwa, które prosiło w tamtym roku o prawie 2 miliony billingów? No, z całym szacunkiem wydaje mi się, że 2 miliony billingów państwu od różnych abonamentów nie są chyba tak potrzebne do jakiejś bardziej permanentnej inwigilacji niż mówienie o korporacjach, które zbierają. To zależy od tego, jak powiodą się biznesowe plany panów z Aliorbanku i nie tylko przecież z Aliorbanku. Każda większa instytucja, która posiada jakieś dane, zastanawia się, jak można tych danych użyć, ażeby wycisnąć z nas jak najwięcej złotówek, dając w zamian jak najmniej. Czy to nie jest tak, że powinniśmy stać na straży tego, żeby państwo nie pomagało w nas nieograniczonych? Tak, powinniśmy stać na straży, ale jednocześnie... powinniśmy stać na straży, ale jednocześnie zwracam uwagę, że o ile jesteśmy w stanie dosyć skutecznie limitować sposób, w jaki sposób państwo zbiera i korzysta z naszych danych, ponieważ mamy demokrację, o tyle w przypadku danych, które ludzie sami z siebie przekazują firmom komercyjnym, tutaj nie mamy absolutnie nad tym żadnej kontroli. Ja widziałem oczywiście te ruchy głową, tak? Bo parę osób, to było też, jak usłyszałem, doszedłem do słowa demokracja, kilka osób naraz zaczęło tak robić takie nerwowe posunięcia. Tak, ja myślę oczywiście, że kontrola demokratyczna działa tylko w ograniczonym stopniu, tak? Przy tym, jak dziś zbudowana jest demokracja, ale jednak jest to jakaś kontrola. Dwie rzeczy. Karty płatnicze i telewizja kablowa. Też warto pamiętać, że one też dowodzą, że na podstawie tego się prowadzi informacje. Tutaj mówimy cały czas o rzeczach takich internetowych, gdzieś tam, a to są rzeczy, które... Oczywiście. Oczywiście, karty płatnicze, czy jak mówi Richard Stallman, osobiste urządzenia śledzące, tak?
czy please switch off your personal tracking devices, mówi Richard Salmon na początku każdego wystąpienia. Tak? Znaczy, znowu tym gorzej dla nas, tak? Znam twardzieli, którzy korzystają wyłącznie z gotówki. Ja. Znaczy wyłącznie, w sensie nie ma możliwości zrobienia im przelewu. No. Skończyliśmy? Bardzo Państwu serdecznie dziękuję, to był zaszczyt tutaj być.